kształtu nabierają prace nad przebudową stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bałdowskiej. Ogłoszony został już przetarg na pierwszy etap przebudowy miejsca, które ma w przyszłości służyć lekkoatletom. Miasto ogłosiło przetarg na pierwszy etap, czyli na w sumie najważniejsze elementy, ponieważ tutaj mam na myśli bieżnię. Mamy na ten cel 3 300 tysięcy w budżecie i czekamy na ogłoszenie konkursu z Ministerstwa Sportu, bo tam możemy pozyskać następne 2 miliony. Rozstrzygnięcie tego przetargu będzie już na dniach. No i mam nadzieję, że znajdzie się firma, która będzie w stanie zrealizować to zadanie po naszej myśli. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, pierwszy etap ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Po zakończeniu wszystkich prac obiekt będzie wyposażony m.in. 4-torową bieżnię, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznię do skoków w dali wzwyż, rzutnię rzutu dyskiem i oszczepem, a w centrum stadionu znajdować się będzie boisko trawiaste. Wykonany zostanie również drenaż, oświetlenia, miejsce parkingowe, stojaki na rowery, ogrodzenia, także monitoring i instalacja teletechniczna umożliwiająca elektroniczny pomiar czasu.